Fajnie, biało. Siemano. Jako, że dzień się rozpoczął, trochę tego, trochę tego, trochę tego. 10 gramów glutaminy, 5 gramów cytryny, 20 gramów steel jointa, szabla w dłoń, shaker w dłoń. Widzicie z tyłu? Widzicie? To jest początek anabolizmu. Tak trzeba zacząć dzień anabolicznie. Różowa miska chociaż w tle. Zdrowie. Minut zakończone. Możecie się zastanawiać, dlaczego w kapturze. Po prostu mam taką filozofię, że tak to nazwę, że na te 20 minut odcinam się po... Wiruś? Wilson? Chodź, hop, hop. Siemka. Trochę przeszkadza, ale takie słodkie przeszkadzanie może nada się, tak? Co ty o tym sądzisz? Zaraz z tobą też pójdziemy, ale wracając do tematu. Wybiłeś mnie całkowicie z rytmu, młody gościu. Znaczy już nie taki młody. Wilson ma już 8 lat prawie. No, wracając do tematu, odcinam się tak naprawdę od świata. Bunkruję się na te 20 minut, słuchawki na uszach, maszeruję. Dlaczego 20 minut? Ponieważ właśnie Kuba zmniejszył z 30 na 20 na ten moment. I za to dodał 5 sekund przytrzymania w każdej pozie w codziennym pozowaniu, co jest o wiele bardziej męczące. Już bym wolał chodzić więcej te 10 minut, ale to jest ważniejsze dla mnie, tak? Bo uwierzcie mi, to pozowanie codzienne, wakumy i tak dalej naprawdę przekładają się potem na po pierwsze prezentacje oczywiste, co jest, a po drugie na brzuch, na środek. Środkową sekcję, jakby to powiedział Stalowy Szał, którego pozdrawiamy. Siema, lecimy dalej. Jak na 120 kilo? Arnold Classic, dzisiaj Arnold. Koszulkę dostałem właśnie z tych zawodów od mojego znajomego Piotra. Bardzo dziękuję. 2019 rok. Startował tam w martwym ciągu. Cześć. Witamy cię ponownie. Oj, pchasz się na szkło. Patrzcie, przychodzę, a tu śniadanie samo się zrobiło. To pewnie te środki robią za mnie śniadanie. Na 100%. To oczywiście było tak pół żartem, pół serio, bo niektórzy, wiecie, mówią, że jak jesteś na środkach, to już nie musisz trzymać diety. No i wiadomo, wiecie zresztą, ile jest osób na środkach, a ile tak naprawdę wygląda, jakby była na środkach. No, bardzo mały procent. To takie małe nawiązanie do tego, co Greg Doucet mówi, że wiecie, że TRT zrobiło za niego trening, cardio i tak dalej. Okej, dzisiaj śniadanko wyszło dzięki waszym poradom świetne. No, placek gruby jak ja na pierwszej masie, no mówię wam, zmasowany placek, dzięki. Czyli widzicie, uczymy się od siebie. Ja wam coś mówię, wy mi coś mówicie w komentarzach, radzicie i naprawdę wyciągam wnioski, super to jest. Przerzuciłem go w sensie na talerz, nie narobiłem brudu na całą ładę. Do tego płatki ryżowe z kakao i tutaj troszeczkę supli, jak widzieliście, stało, to już o tym mówiłem co rano. I zapewne zauważyliście glukometr. Mierzę często poziom, znaczy często, często to nie, ale sprawdzam poziom cukru. Teraz nie będę tego robił, bo nie będzie to już miarodajne. Ale zazwyczaj po treningu wychodzi około 80 i to samo nacho, więc jest naprawdę spoko na ten moment. Tu się pochwalę. Dostałem renifera boksera na Mikołajki. Świetny prezent. Takie prezenty są najlepsze. Małe rzeczy, a cieszą.
No, parę zmian też w diecie, tak jak wspomniałem, były zmiany w kardio, były zmiany w długości pozowania, zmiany w diecie, czyli w dzień treningowy doszedł shake przed treningiem 30 minut i to jest 50 gramów dekstrozy i 20 gramów EAA, a w dzień nietreningowy doszło jakieś 60 gramów węglowodanów, także jedzenia już się robi sporo, bo naprawdę jest. Przez to, że mam więcej dni treningowych, w dzień nietreningowy też Kuba zwiększa jedzenie, żebym się szybciej regenerował, lepiej regenerował, bo teraz ćwiczę push, nogi, przerwa, pull, przerwa i tak w koło. Naprawdę podoba mi się ten system, na ten moment jestem zadowolony. Będzie git. Co tam? Wilson lubi śnieg, naprawdę. Uwielbia. Wiecie, co prawda dzisiaj nie jest aż tak zimno, no ale już parę dni temu szczypało. Taki region, Podlasie, szybko robi się naprawdę mroźno, chłodno. No i trzeba było kupić nową kurtkę, bo już stara, niestety z niej wyrosłem, a trafić w rozmiar to była po prostu masakra, żeby znaleźć rozmiar mój, po prostu znaleźć kurtkę na mnie. Powiem wam, że kiedyś tak było, z Damianem o tym rozmawialiśmy. Kiedyś brało się, nie wiem czy wy tak mieliście, ale żeby poczuć się większym, brało się kurtkę, która wiecie, tam niby jest XL i wtedy czułeś się taki, wiecie, extra large, a teraz to już nie jest śmieszne, gdy musisz szukać kurtki 3XL i tak dalej, także, no ale z drugiej strony pozytywnie, bo jednak znaczy, że coś tam ta masa idzie. Najlepsza zabawa, idziesz i kopiesz śnieg. A Wilson sobie skacze. I tak w koło. Coraz bliżej święta, coraz bliżej święta. Dobra, nie chcecie słuchać tego, jak ja śpiewam. Po prostu choineczki już sprzedają. Udziela się nastrój świąteczny. Także fajnie. Właśnie przyszła paczka od mojego dobrego znajomego i jego żony, czyli od Tobiasza i Karyny, także dziękuję, znaczy bardziej od niej, bo ona robi takie cuda, ale no mega, mega z ich strony, zobaczcie, na święta, pierniczki, super. A ja tak łapczywie to odbierałem, że zobaczcie, jak świątecznie uwaliłem łóżko. Choineczka. No i przed nami kolejny posiłek, który można określić jako Michła sucha, izolat z borówkami, 75 g izolatu i 10 g węglowodanów z borówek, co daje 65 g borówek. Tutaj jest druga micha i to jest kleik, 150 g kleiku z 20 g czekolady 85 i po tym mówię jeszcze już nie chce się w ogóle niczego słodkiego do końca dnia. Częste pytanie, co znajduje się w torbie kulturysty i teraz sobie na nie odpowiemy. Ja noszę dość sporo rzeczy. Dlaczego? Bo bardzo mało ważą i nie chcę zapomnieć po prostu, jeżeli coś po treningu umyję, wrzucam z powrotem i sobie czeka na kolejny trening. Także zacznijmy od początku. No dziwne, żeby zacząć od końca, ale okej. Okay. Zawsze słuchawki. Pamiętajcie o słuchawkach, zapomnieć to jest... Pamiętajcie o słuchawkach. Ja do tego stopnia muszę mieć słuchawki na treningu, że jak mi się rozładują, to już się nauczyłem, żeby nosić drugą parę zapasową, taką, co mogę sobie przyłączyć do telefonu. A to są wiadomo bez przewodówki. Bidonik na shake intra. To podczas treningu. Bidonik na shake pre-workout. Tutaj różnie zależy od okresu, wiadomo. Dodatkowa woda. Zawsze jak skończy trening albo skończy mi się woda, to wiadomo, skończy mi się intra, to wiadomo, trzeba popijam sobie wodę. Jak skończy mi się trening, to po prostu zanim dojadę do domu, piję sobie powolutku wodę. Zeszycik, czyli notebook, logbook, jak niektórzy lubią, notatnik po prostu, gdzie zapisuję swoje ciężary, technikę, czy byłem z niej zadowolony. Zresztą w następnym materiale, czy którymś tam kolejnym,
opowiem o tym, dlaczego warto stosować logbook, jak stosować logbook, kiedy i tak dalej, dla kogo. Myślę, że będzie ciekawe. Ok, kolejna rzecz. Oczywiście mam tu fanów Harry'ego Pottera. Pewnie ktoś oglądał, ktoś lubi, więc... O, coś mi leci, ale to mniejsza. It's Leviosa, not Leviosa. Czyli po prostu woreczek na te moje skarby. Sobie tutaj wkładam, siadam na siłowni, wyciągam, co nie jest potrzebne, pakuję i tyle. Nie zajmuję tyle miejsca, wtedy wiadomo, z torbą na siłownię to tak trochę za dużo miejsca. Długopisy, żeby... Wiadomo, do czego są długopisy. Jeden nawet dostał już hantelkiem. Hantelkiem. Także no swoje już przeżył. Kolejna rzecz. Na kolana z bedeki zawsze noszę je ze sobą. Tak jak wspomniałem, waży to całe nic. Wrzucam po upraniu i po prostu czekają na kolejny trening. Magnezja. Magnezja wpłynie, ponieważ no niektóre siłownie po prostu nie lubią, jak jest nasyfione. Zresztą ja też nie lubię potem sprzątać z podłogi, tego prosić się o miotełkę i tak dalej, więc po prostu na łapki, kulturalnie. Nie zostawiam syfu. Ciekawostka. Jimpin. Wiele osób zastanawia się, co to jest. Wkładasz, gdy brakuje ci już obciążenia. Tutaj dokładasz sobie ciężarków, zapinasz i masz dodatkowe obciążenie. Będą pytania, skąd to wziąć. Valdi Free Weights na Instagramie. Ok. Powijki na nadgarstki. Wiadomo, do pusza, do cięższych wyciskań. Zaczyna nam tu brakować miejsca. Już chyba z sentymentu noszę ze sobą owijki na kolanach, których już jakiś czas nie używam. No ale może kiedyś się przydadzą. No nie robię już tak niskich zakresów, żeby ich używać. Poza tym mam te SBD-ki, więc jak założę już SBD-ki, to nie chcę mi się zdejmować. Ok. To kosztowało grosze, a na wielu siłowniach są poniszczone rzepy, po prostu zużyte, to już jest troszeczkę nadużyte, więc kupiłem sobie swoje, to kosztuje na Allegro. To wiadomo, do nadgarstków czy kostek, żeby przyczepić sobie. Można tym robić tricep, wyparki, pośladki dwugłowe, jak nie ma maszyny, jakaś siłownia, więc bardzo dużo zastosowań. I tak jak mówię, kupiłem sobie za grosze, wrzucam, zawsze mam. Kto swoje nosi, ten nie prosi. Zestaw gum. Mam trzy. Często na siłowni nie jest tak, że ich brakuje, ale ktoś je sobie chwilowo wypożyczył i raczej ich nie odda, więc często po prostu siłownia musi się na nowo wyposażyć w owe. No a zamiast czekać i myśleć i tak dalej, no to mam potem trening niewykonany z założeniami, czyli tak jak chciałem sobie ze swoimi gumami, jeżeli owych używam. Nie rozpakowywałem jeszcze czarnych i czerwonych, ponieważ używam tylko fioletowej na ten moment. I tyle, co do gum. Strapsy, wiadomo, ja mam troszkę grubsze, pokażę. One są troszeczkę grubsze, tutaj POW Performance Gear. Jakby ktoś był zainteresowany na Instagramie, one są trochę grubsze, stabilniejsze. Bardzo dobre do wszelkiego rodzaju martwych ciągów, powiem wam od razu. I pas. To jest mój pas, który noszę już bardzo długo, zawsze go mam ze sobą. Ok, tak to wygląda. Niestety nie ma strzykawek, przepraszam, jeżeli kogoś zasmuciłem, no ale nie ma tu strzykawek, są kiedy indziej, no ale to by było na tyle. Właśnie jestem w gabinecie tortur, klatka już trochę storturowana, teraz nogi, także bardzo miłe zakończenie dnia, piękny piątek dzisiaj? Tak. Dzisiaj mamy piątek, także piękny piątek, fajnie jest.